Dzień dobry, moje kochane. Niestety jestem chora. Tak bardzo mi to teraz nie pasuje. Jeżeli oglądałyście mój poprzedni filmik, no to mówiłam, że zaczynam być chora. I no, nie czułam się najlepiej, wtedy miałam stan podgorączkowy. Później przez 2 dni czułam się zajebiście, więc już zaczęłam żyć normalnie. Poszłam na trening, co myślę, że było najgorszą decyzją, bo dosłownie po treningu od razu rozjebało mnie. Przez ostatnie 2 dni mam po prostu taki suchy kaszel, że czuję, że zaraz wypluję płuca i muszę tak spokojnie oddychać, żeby nie dostać tego napadu suchego kaszlu. Poza tym, że jest ten kaszel i ogólnie słychać, jak mówię, to nie czuję się najgorzej, nic mi się nie dzieje takiego, nie mam już gorączki ani nic z tych rzeczy. No, czuję się po prostu zmęczona, ok? Jestem zmęczona i ten kaszel doprowadza mnie, naprawdę doprowadza mnie do szału. Poza tym jestem zaraz przed okresem, więc już w ogóle wszystko mnie... Ale nie chcę spędzić kolejnego dnia leżąc na kanapie, bo po prostu szkoda mi czasu. Mam straszny sen w mieszkaniu przez to, że przez 2 dni... No dosłownie nie ruszałam się stąd, spałam tutaj dzisiaj. Macie tak, że czasem po prostu... Zaśniecie na kanapie i nawet nie chcę wam siedzieć do łóżka, bo po prostu macie wszystkiego dosyć. Jest 13. I dopiero się podniosłam i stwierdziłam, że chcę coś zrobić dzisiaj ze swoim życiem i chcę coś nagrać. I pomyślałam, że ostatnio bardzo popularne są filmiki o takim dziennym resecie. Więc myślę, że to jest dobry moment, żeby zrobić coś takiego. Tylko będzie to edycja chorobowa. Po prostu nie chcę wejść w nowy tydzień tak. Jest źle, ja wiem. Ale totalnie nie mam na to siły. I zresztą jest okej, nie trzeba codziennie sprzątać. Teraz już trzeba się tym zająć, bo czuję, że trochę śmierdzi już z tego zlewu. Wstyd mi, ale pokazuję wam realne życie, ok? Dobra. Na szczęście zmywarka jest pusta, więc pakujemy. Godzina. Dzisiaj żyję innym rytmem. Dobra, trzeba sobie pomóc. Super shot, odporność, imbir, kurkuma. Aż mi się gorąco zrobiło. Przyznam się, jak jestem chora, no to średnio patrzę na to, co jem i co piję. To jest taki mój czas, że wiecie, mam ochotę na chipsy, jem chipsy na śniadanie. Mam ochotę na kolę, to wypijam 2 litry coli. I know, nie powinnam tak robić,
Dlatego od razu nalewam sobie wodę. Ja wiem, że przelewanie plastikowej butelki do takiej butelki mija się z sensem tej butelki, ale na moje usprawiedliwienie nienawidzę wody. Jedyna woda, jaką lubię, to Żywiec Zdrój i Primavera. Ostatecznie chcę się właśnie nauczyć picia wody i wtedy kupię sobie filtr, bo po prostu wiem, że w tym momencie nie jestem w stanie pić wody z takiej, wiecie, z tego filtra Dafi czy coś takiego, próbowałam, nie przejdzie, więc wolę pić wodę niż nie pić jej w ogóle. Dobra, zmęczyłam się. Ale przynajmniej najgorsze zrobione. Bo reszta mieszkania to tak naprawdę porozrzucane rzeczy, które trzeba ułożyć na miejsce. Więc myślę, że to maksymalnie zajmie mi 40 minut. Tak naprawdę w ogóle nie jestem głodna, ale wiem, że trzeba. Ostatnio było mnie tak średnio, jeżeli chodzi o śniadania. Bo na przykład, jeżeli chodzi o jedzenie ogólnie tak w ciągu dnia, to pilnowałam tego i rzeczywiście jadłam te 3 posiłki dziennie. Ale śniadanie muszę zdecydowanie nad tym popracować. Ty miałeś swoje. Ostatnio taki olejek spa, eukaliptus i bergamotka. Pięknie pachnie. Więc odleję sobie do mojego dyfuzora. Przez ten kaszel i w ogóle to, że jestem cała taka zawalona tym katarem, to wszystko ma taki zmieniony zapach. Potrzebuję, nie wiem, jakiejś świeżości. I uwaga, przyszła do mnie paczka z napojem Prime. To jest napój Logana Paula. W ogóle życie jest śmieszne, bo kiedy dostałam tą paczkę, nie wiem w ogóle, czy te napoje są dobre, czy nie. Wrzucę kilka do lodówki. Ale kiedy je dostałam, to przypomniało mi się, jak mieszkałam w Krakowie. I jak miałam fazę na Jake'a Paula i Logana i oglądałam codziennie ich vlogi. Nie wiem, to było fajne. Później jakoś to wszystko się rozwaliło. Ktoś w ogóle pamięta te czasy? W sumie fajne to było. Może zrobię sobie w któryś dzień maraton tych starych filmików. Czy jeszcze są? Nie, no na pewno nie usunęli, bo to miało. Resztę zostawię sobie tutaj. Próbowałam kiedyś tego napoju Prime, tylko że różowego w Stanach i był strasznie słodki. Więc nie wiem, dziękuję Logan, ale przetestujemy, czy to jest w ogóle dobre, bo ja nie lubię aż tak słodkich napoi. Kola jest wyjątkiem. Dobra, do posprzątania został mi tak naprawdę jeden pokój, więc zrobimy to później. Ale teraz mam ogólną przekąskę i wyszedł nowy sezon Bridgertonów. Dopiero teraz to zauważyłam, a wyszedł już dni temu, więc myślę, że sobie odpalę i sobie poczyluję trochę. O Boże. I wiecie, o czym pomyślałam sprzątając? Sprzątam tutaj. I zobaczyłam, że mam tutaj taką świeczkę.
To jest świeczka Diptyk. I zapach bajes. W ogóle pięknie pachnie. Ale nie to chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że ta świeczka jest bardzo droga. I zauważyłam, że mam tendencję do robienia czegoś takiego, że jeżeli coś jest takie właśnie ładne, drogie, to po prostu zostawiam i ja nigdy nie odpalam tej świeczki. Nigdy. I ona stoi tutaj. I dlaczego tak robię? Że po co ja ją zostawiam? Na kiedy? Na kiedy? Bo często jest tak, że zostawiamy takie lepsze rzeczy na później, na lepszy moment, może jak zasłużymy trochę. A tak naprawdę to pomyślcie, jak głupio to brzmi, że ja nie odpalę świeczki, bo co? I ona się kurzy. Może tak naprawdę za tydzień ona się rozbije, bo spadnie jakoś przypadkowo ze stołu. I tak naprawdę nigdy bym jej nie odpaliła, więc pomyślałam dzisiaj, że koniec z takim trzymaniem rzeczy na później. Miałam na przykład taką koleżankę kiedyś i to dobrze wam zobrazuje, o czym mówię, że ona mieszka w wynajętym mieszkaniu i w tym mieszkaniu miała takie wielkie pudło i wrzucała tam rzeczy, które kupowała do mieszkania, które kiedyś sobie kupi. Jakby to nie było na razie tak, że ona już zaraz się przeprowadza, tylko może kiedyś kupi sobie mieszkanie za kilka lat, jakby o to mi chodzi. I tam trzymała sobie właśnie ładniejsze świeczki, jakieś, nie wiem, jakieś ładne, drogie rzeczy, które sobie kupiła. To jest smutne, że myślimy, jakbyśmy nie zasługiwali w tej chwili na korzystanie z tych wszystkich lepszych rzeczy, tylko myślimy o tej przyszłości, a tak naprawdę ona może się nigdy nie zadziać. Także stwierdziłam, że odpalam pierwszy raz tę świeczkę. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, jakby, jaki był sens tej wypowiedzi, bo trochę też mój mózg nie za dobrze pracuje w tym momencie, ale nie chcę po prostu zostawiać sobie takich fajnych rzeczy na potem, tylko jak mam ochotę teraz, to korzystam z tego teraz. I tak samo, nie wiem, zostawiamy sobie jakieś dobre słodycze, czy jakieś dobre wino na jakąś okazję, no ale jaką okazję? Nie ma konkretnego celu, jest tylko kiedyś. I tak naprawdę później nigdy możemy tego nie wykorzystać. Ta świeczka, w ogóle ten zapach, był załóżkiem Carrie w Seks w Wielkim Mieście. Jestem prawdziwym fanem. Także świeczuszka, przekąski i włączamy Bridgertonów. Więc tak, obejrzałam sobie jeden odcinek i dosłownie zasnęłam na kanapie. Ale to dobrze, bo czuję, że dobrze mi zrobił ten sen, że trochę lepiej brzmi mój głos i trochę lepiej się ogólnie czuję po takiej drzemce. No ale drzemka o godzinie 19:00, no niezbyt dobra sprawa, bo później nie będę mogła zasnąć. No ale trudno, jestem chora i w ogóle spałam do 13:00, więc... Ale to dziwne, że spałam do 13:00 i tak byłam zmęczona i zrobiłam sobie drzemkę. No ale nic, choroba rządzi się swoimi prawami, dobra. Mamy to do posprzątania jeszcze tutaj. A założę wam tutaj jakieś światełko. Teraz lepiej, co? Dobra, więc co my tu mamy? Dostałam ogólnie ostatnio dużo kosmetyków do przetestowania. Mam też całą paczkę z Liko, z którymi zrobię filmik. Ostatnio nagrywałam reklamę tej maskary z Rimmela, to jest nowość, Wonder Bond. I to jest maskara z serum. I słuchajcie, naprawdę byłam w szoku, jak malowałam rzęsy i w ogóle tam jest napisane, że te rzęsy są miękkie dalej po pomalowaniu i sprawdzałam to i rzeczywiście tak jest, bo są niektóre maskary, które pomalujecie i wygląda wszystko zajebiście, po prostu czuję, że te rzęsy są takie twarde, takie sztywne, a tutaj właśnie nie miałam tego uczucia, więc bardzo ciekawa maskara, będę sobie na pewno jeszcze testować. I już szczerze, totalnie nie mam motywacji, nie chcę mi się tego robić, ale wiem, że kiedy jutro wstanę, a jutro mamy nagranie Besties, kiedy wstanę i zobaczę ten porządek, będę się czuła o wiele lepiej psychicznie. Więc robię to dzisiaj. Dobra, wiecie co? Co masz zrobić jutro? Zrób dzisiaj. Umyjemy te gąbki. No tak, raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jestem straszna, 10, 11 gąbek.
11 gąbek i puszki. Mam 11 brudnych gąbek, to jest wstyd. Muszę to zrobić dzisiaj. O, ale przynajmniej mam jedną czystą. Patrzcie w ogóle, jaka wielka. A, jeszcze jedna. Nie no, to jest przesada. Mam tu w ogóle trochę nowych produktów, więc zobaczmy. Przynajmniej część. Czekajcie, muszę sobie to jakoś rozdzielić. Więc tak, dostałam paczkę od Pixi. I tutaj jakaś edycja różana. Ja kocham zapach róży. Także zobaczmy. O, dobra, to zostawiam. Tutaj mamy jeszcze Glowy Lip Oil. W takiej formie, z taką kuleczką. Pachnie bardziej miętowo. Tutaj jakiś mamy perfektor do skóry. To myślę, że pójdzie na rozdanie. Paczka z nowościami od Bumble and Bumble. I tutaj mamy Purifying Clay Wash. Czy co, to jest szampon, czy to nie jest szampon? To jest bardziej chyba treatment do scalp. Czekajcie, jak to się w ogóle używa? Okej, okay, czyli to jest przed... raz w tygodniu przed myciem nałożyć na scalp i masować przez 1-2 minuty. Przetestuję sobie. Tutaj mamy jeszcze oil serum. W sumie olejków mam bardzo dużo. A to jest jakieś w ogóle brokatowe? Próbujemy sobie. Wygląda ciekawie. I to wygląda ciekawie. W ogóle post-workout dry shampoo mist. Czy możemy sprawdzić teraz na moje tłuste włosy? Dziwne, że to jest mgiełka, suchy szampon. Na pewno wezmę to na siłownię ze sobą. Ale ładnie pachnie. Czy to coś dało? Nie wiem. Będę testować, bo to jest ciekawe. Mam paczkę jeszcze od Lekko. Co tutaj mamy? Wyciszenie. Pillow spray. Pillow spray na pewno przyda mi się na dzisiaj, jak pewnie nie będę mogła zasnąć. Głęboki sen. Tonik na sen. Nasenne krople ze składnikami, które pozwolą ci odpocząć. Wspiera w okresach napięcia psychicznego i nerwowego, pomaga zachować stabilność emocjonalną, ukoi nerwy, zwiększa odporność organizmu na stres. Przetestujemy. I jeszcze jedno, i tutaj jest na fokus i pewnie to, że te same kropelki. Polecamy przy zadaniach wymagających skupienia i pracy umysłowej. Czyli nie dla mnie. Nie no, potestuję sobie to wszystko. Dobra, do pośledzenia i tak takie w kit, bo przecież tak jest wieczór. Już jak zabrałam się do roboty, to już ogarnijmy wszystko, co jest do ogarnięcia. Czy macie jakiś trik na szybkie mycie gąbek? Bo po prostu za każdym razem nie mogę wewnętrznie po prostu... Może powinnam mieć dwie gąbki i wtedy miałabym tak, że... No już bym miała brudną, no to bym myła, teraz po prostu, wiecie... Mam kilka do umycia, ale mam też kilka czystych, no to moje lenistwo automatycznie sięgało po tą czystą, no bo co miałam myć w tej chwili. I teraz mam. Ile? Naliczyłam? 11, 12 gąbek? Czyli całe ogarnianie mieszkania i takich rzeczy mam już gotowe. Coś, co... O Boże, moje paznokcie teraz nienawidzę, dlatego myć gąbek, bo zawsze później paznokcie są takie... Tak samo jak nienawidziłam zawsze myć tablicę w szkole. Najgorsze to było dla mnie. Po prostu nienawidzę tego uczucia takiego dziwnego. Dobra, co musimy zrobić? Założyłam sobie tak od jakiegoś czasu, że nie chcę wchodzić w nowy tydzień z brudami z zeszłego tygodnia. I mówię tutaj o takich rzeczach, wiecie, które po prostu trzeba ogarnąć. Czyli na przykład jak mam jakieś faktury jeszcze do zapłacenia, jakieś maile do odpisania, jakieś takie, wiecie, papierkowe rzeczy, to chcę to zrobić, bo to nie zajmie mi długo, a przynajmniej nie będę musiała o tym myśleć w kolejnym tygodniu.
Więc co na pewno chcę zrobić? Chcę sobie mniej więcej rozplanować przyszły tydzień. I numer 3, chcę się umyć. Nawet muszę się umyć. Ale nie chcę myć włosów chyba dzisiaj, bo jutro nagrywam i pomyślałam, że jutro mogę sobie je umyć i sobie je wymodelować tak na świeżo i będą fajniejsze niż jak, wiecie, ogarnę je i pójdę spać. Wiadomo. Więc chyba po prostu pójdę się umyć. Ale czy mamy vibe na szybki prysznic, czy mamy vibe na kąpiel, wannę? Zastanawiałam się przez 5 sekund i nie chcę mi się rozkładać tej wanny, później spuszczać tej wody. Nie chcę mi się, więc szybki prysznic, ale wezmę sobie jakiś taki, jak to się nazywa? To jest taka tabletka, którą wrzucacie pod prysznic na podłogę i kiedy myjecie się pod gorącą wodą, to wam paruje i tutaj jest jakiś taki fajny zapach, taki, wiecie, trochę efekt jak w spa. Znalazłam to na Amazonie, ale myślę, że jak poszukacie na Allegro, to bez problemu to znajdziecie. I mamy tak. Grejpfrut, mięta. Co będzie najlepsze na moją chorobę? Lawenda. Tutaj mamy stokrotkę. Co jeszcze? Czerwone. O, arbuz. Róża. I eukaliptus. Może eukaliptus? Eukaliptus. Czuję, że to może mi tak przeczyścić wszystko. I mamy taką tabletkę i wrzucam sobie to pod prysznic. I szybka pielęgnacja, psikacz Glow Recipe, Double Serum Clarins pod oczy i Double Serum na twarz i kremik staczy. Bo już mało zostało. Wybalsamowałam się i nałożyłam sobie taką piżamkę z krótkimi shortami. I mam do was w sumie pytanie, bo ostatnio oglądałam vloga jednej z dziewczyn, które oglądam. I trwał on godzinę. Fajnie mi się go oglądało, bo wiecie, on sobie po prostu leciał w tle. I wyobrażam sobie, że wy też możecie tak oglądać moje vlogi, że po prostu lecą sobie, a wy coś tam sobie robicie. I takie luźne pytanie, czy chcecie, żeby moje vlogi, nie wiem, raz na jakiś czas trwały tak, nie wiem, dłużej? Dajcie znać, możemy wypróbować raz, jak nie będzie wam się podobało, to już tak nie zrobimy. Ale w ogóle cieszę się bardzo, że wróciłam tak na tego YouTube'a i jestem podekscytowana nagrywaniem tutaj i czuję, że znalazłam taką swoją niszę właśnie za takie estetyczne vlogi, bo ja też oglądam tylko takie. W ogóle muszę wam zrobić listę dziewczyn, które ja oglądam i które wam polecam i które mnie się inspiruje, bo myślę, że pokochacie je tak samo mocno jak ja. Ale co, właśnie wczoraj, jak tak się źle czułam, to rozkminiałam sobie, rozpisywałam sobie filmy na przyszły miesiąc. I bardzo bym chciała spróbować te dwa filmy tygodniowo. Więc proszę trzymać kciuki. Nie obiecuję na razie niczego, bo z tym tytułem to jest tak, że nagrywam, a później mam przerwę, nie wiadomo dlaczego. Po prostu YouTube jest najcięższą platformą. Najcięższą pod względem takim, że trzeba najwięcej czasu poświęcić. Wiecie, zdjęcia na Instagrama, rolka, TikTok, story, tu nie trwa tak długo, dlatego jestem w stanie napierdzielać tym kontentem. A jeżeli chodzi o YouTube'a, no to trzeba tutaj poświęcić długie, długie godziny i na nagrywanie, i na montaż, i na miniatury. Ale nie wiem, jakoś czuję, że to jest taki mój comfort space. Także myślę jeszcze nad... A dobra, nie powiem wam. Nic wam nie powiem więcej, zobaczycie. Zauważyłam ostatnio, że najlepiej działa mi się z tego vloga kolejna lekcja. 101 rzeczy wartych większego zastanowienia niż to, co cię dręczy. Zrobiłam sobie 10, o, idealnie. Numer 1. Uczucie posiadania życia, jakiego chcesz. Miejsce, w którym będziesz mieszkał, ubranie, które założysz, co kupisz w supermarkecie, ile będziesz w stanie zaoszczędzić, z jakiej pracy będziesz najbardziej dumny, co będziesz robił w weekendy, jaki kolor będzie miała twoja pościel, co będziesz uwierzchniał na zdjęciach. 2. Te części ciebie, nad którymi musisz popracować, ale nie dlatego, że ktoś ich nie kocha, tylko dlatego, że ty ich nie kochasz. 3. Świadomość, że czasem ostatecznym przejawem miłości do samego siebie jest przyznanie, że nie lubimy siebie samych i wymyślanie planu, jak zmienić te rzeczy, co do których wiemy, że mogą być lepsze. 4.
Lista rzeczy, które wyszły ci na dobre i nazywanie uczuć, jakie towarzyszyły każdej z nich. 5. Liczby, którymi opiszesz ten rok. Ile książek przeczytasz, w ilu projektach weźmiesz udział, ile relacji z rodziną i przyjaciółmi udało ci się podtrzymać, w jaki sposób spędzałeś dni. 6. Wydarzenia z przeszłości, o których myślałeś, że nigdy ich nie zapomnisz i jak nieistotne wydają ci się obecnie. 7. Co stworzysz, co zjesz i z kim nawiążesz więź. 8. Sposób, w jaki najlepiej się uczysz i jak możesz częściej wcielać tę formę zdobywania wiedzy w swoje życie. 9. Świadomość, że nie musisz być nadzwyczajnie piękny, utalentowany, ani odnoszący sukcesy, aby doświadczać tego, co nadaje życiu głębi. Miłości, wiedzy, więzi, przynależności do społeczności itd. 10. Kosmos i fakt, że wbrew temu, że jesteśmy nic nieznaczącymi okruchami, stanowimy niezbędny element tworzący całą ludzkość i że bez któregokolwiek z nas rzeczywistość nie wyglądałaby tak jak teraz. I na tym sobie zakończymy. Życzę wam zdrówka, żeby was nie dopadła choroba, tak jak mnie. I widzimy się już niedługo. Love you! I to już wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Widzimy się niedługo. Love you, besties!